audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach wydawniczych i o tym, co ciekawego w literaturze. Tu każdy mul książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę po 14 w Radiu Fiat. Witamy Was serdecznie w kolejnym wydaniu audycji Książka na Fali. Przy mikrofonie Karolina Kołacz i Agata Olszta. Dzień dobry. Cześć. Przychodzimy do Was w nowym tygodniu z kolejną porcją bardzo ciekawych, interesujących i wciągających książek. Zostańcie z nami i też mamy nadzieję, że po nasze polecajki książkowe sięgniecie. Chciałam powiedzieć, że w nowym tygodniu i w nowym miesiącu, bo mamy już listopad. O właśnie, warte odnotowania. Witamy Was już w listopadzie. 2 miesiące do końca roku. Szybko zleciało, jak to brzmi? Nie? Szybko. I patrz, ile audycji do tej pory powstało. Bardzo szybko. Piękny kawał historii. Dobrze. Nie przedłużając, zaczynamy. I od czego dzisiaj zaczynamy, Karolina? Może od tej... Od tej. Dobrze. Tak. Niestety nie widzicie, co się dzieje teraz w studiu, ale Karolina bardzo subtelnie pokazała mi na jedną książkę i jest to książka autorstwa Teodozji Zarivnej, Milczenie Cezu. Jest to książka zagranicznej autorki. Dokładnie, to jest ukraińska pisarka. A za przekład tej książki odpowiada Bohdan Zadura. Co tutaj na nas w środku w tej książce czeka? Odwróciłam sobie publikację, żeby zobaczyć, czy jest coś napisane z tyłu i się rozczarowałam. Ponieważ tylna okładka jest zupełnie gładka, więc jeszcze bardziej mnie ciekawi, co tu się kryje, dosłownie. Ale powiem, że to jest zaskoczenie, bo niespotykane jest, żeby książki nie miały nic tak z tyłu okładki. Zawsze jest albo jakaś recenzja, albo fragment tak książki, więc musimy... Rozwalić mikrofony. Postarajmy się tego nie robić. Zobaczmy, co się w tej książce ukrywa. Otworzyłam książkę i widzę, że mamy tutaj podwójną okładkę. Na tej podwójnej okładce mamy, jest to chyba fragment, albo właśnie jakieś takie wprowadzenie. No nic, przekonajmy się sami. Był to ten sam wilk, który często przychodził po północy. Czasem przed świtem przychodził od kilku lat. Mogłaby się już go nie bać, ale pewien strach, by nie zginąć okrutną śmiercią, nie pozwalał jej uwierzyć w zwodniczą, niemal rodzinną przyjaźń. W prawie psie gładkie ciało z podwiniętym ogonem i bokiem wyraźnie nadgryzionym w dawnych walkach, bo ona czuje, że się przyzwyczajała. Ale cóż może siedzieć w głowie tak mądrego i przebiegłego zwierzęcia? A przecież są to tylko marne przypuszczenia i płonne nadzieje osoby pogrążonej w niekończącym się niepokoju. To tylko fragment tego opisu, ale zaczyna się bardzo enigmatycznie. To prawda. Co o tym sądzisz? Powiem szczerze, że nie wiem, ale podoba mi się okładka, bo ja mam słabość do wilków i bardzo mi się podoba właśnie ta okładka. W ogóle też już jak wcześniej wspominałam w którejś audycji, że ja bardzo lubię ciemne kolory i wszystkie okładki książek, kiedy są czarne albo jakiś taki właśnie granat ciemny, to mi się bardzo podobają. I ta też jest taka właśnie, nie wiem, czy to jest granat właśnie, czy co? Ona taka czarna nie jest. Chociaż tu z tyłu, jak widzę las, to bardziej taki właśnie... Powiem, jest to mieszanina kilku ciemnych barw. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy nocą do lasu. To jest pewnie dokładnie ten sam widok, który tam zastaniemy dokładnie, na okładce. Dokładnie. Plus wilk. Tak. Ale wilka już spotkać tak w nocy w lesie to nie bardzo. No, trochę strach. Trochę strach. Autorka sama mówi, że jest to opowieść o przemijaniu, o starzeniu się i o potrzebie relacji z drugim człowiekiem i z przyrodą. Niezwykle ważny jest temat języka, ujęty w perspektywie uniwersalnej, filozoficznej oraz jako indywidualna potrzeba człowieka, nie tylko służąca komunikacji, ale także będąca środkiem ekspresji. Podkreśla, że to staranna kompozycja powieści oraz staranny jej przekład, zawierający odpowiednie dla oddania klimatu środki stylistyczne. W zaostrzeniu ciekawości czytelników służy wątek kryminalny, który się znajduje, na zakończenie odsyłający do początku powieści. Czyli mamy tutaj taką kompozycję nie do końca otwartą, nie do końca zamkniętą, tylko taką pętlę. Tak. O kurczę, tak. Nie spotkałam się wcześniej chyba z takim zabiegiem. No ja też nie przypominam sobie, żeby w jakiejś książce, którą czytałam, było coś takiego. To myślisz, że to jest takie zaproszenie do ponownej lektury, czy po prostu metafora właśnie jakiegoś przemijania, odchodzenia i powrotu?
Myślę, że tak, że właśnie to jest taki powrót, że nie wszystko się kończy, bo można do tego powrócić, coś w tym stylu. Możesz mieć rację, możesz mieć rację. To jest rzeczywiście głębokie, jak na te pierwsze dni listopada. Bardzo ciekawa myśl. Czasem mi się zdarzy. To prawda. Dobrze, to przechodzimy do następnej książki. I zmieniamy nieco tematykę i wydawnictwo, ponieważ przechodzimy do pozycji opublikowanej przez RTCK, czyli... Rób to, co kochasz. Dokładnie. Jest to książka zatytułowana Trzecia fala, kardynał Grzegorz Ryś, o twojej roli w kościele. Dokładnie, o twojej roli, Karolina, patrzę na ciebie teraz. Tydzień temu w audycji też już wykorzystałam ciebie jako przykład, więc wykorzystam cię ponownie. Dobrze, zgadzam się. Tak? Dobrze. Tu ja cię zapytam. O nie, ale się wkopałam. Kto w kościele jest ważniejszy? Księża czy osoby świeckie? Żadna z powyższych. Dobrze, a dlaczego jedne parafie prężnie się rozwijają, a w innych dzieje się niewiele? O, nie wiem. Okej, to ostatnie pytanie, masz jeszcze szansę. Dlaczego ewangelizacja nie zawsze jest skuteczna? Bo może źle tłumaczona? W sumie możesz mieć rację. Na wszystkie te pytania, które Karolina niestety troszkę oblała, stara się odpowiedzieć kardynał Grzegorz Ryś. Jak sam pisze, dziś jest ta godzina, 11 godzina dnia, w której Duch Święty wysyła wszystkich świeckich do każdego miasta i miejscowości, dokąd Jezus sam przyjść zamierza. Trzecia fala właśnie trwa. Tym razem ludźmi, którymi Duch Święty w sposób szczególny się posługuje w dziele ewangelizacji, nie są ani biskupi, ani zakonnicy. Są nimi właśnie ludzie świeccy. Autor dodatkowo pyta nas, czy damy się zaprosić, ponieważ świat potrzebuje naszego świadectwa. Ja się zaproszę z przyjemnością. I ja też. Ja też myślę, że odpowiem twierdząco, no ale przejdźmy do konkretów, czyli do książki. Co tam na nas czeka? W prowadzeniu przeczytamy o falach w kościele. Czytałam przed chwilą o trzeciej fali, no ale skoro jest trzecia, no to analogicznie musiała być kiedyś pierwsza i druga, prawda? No, tak. Więc na stronie 13 dowiemy się więcej o trzech falach kościoła. Dowiemy się też więcej o cytowanej przeze mnie 11 godzinie dnia. Co to jest? Bo brzmi enigmatycznie. Przyznam sama, zaciekawiło mnie to, więc chyba sama po audycji do tej publikacji zajrzę. O, rozdział trzeci jest ciekawy, ponieważ jego tytuł mówi Nie ewangelizuje się w pojedynkę. A wydaje mi się, że dużo osób teraz w XXI wieku próbuje to właśnie robić. Niektórzy uważają, że samemu jest lepiej. Tak, że nikt im nie dorówna, nie zrobią czegoś lepiej niż właśnie samodzielnie, a to może wcale nie jest sposób. Dokładnie, to nie ta droga. Nie ta droga, dokładnie, bo kluczem do między innymi komunii, do misji i do bycia świadkiem jest wspólnota. Przede wszystkim. Otóż to. Mamy nadzieję, że was zachęciłyśmy do tej lektury. Naprawdę jest ona ciekawa. Jak już rozmawiałyśmy o estetyce wydań przy okazji książki Milczenie Cezu, to ja chcę też powiedzieć kilka słów na temat estetyki wydań książek z wydawnictwa RTCK. Osobiście jestem ich dużą fanką. To prawda, ja też. Ponieważ wydawnictwo RTCK bardzo dużo uwagi poświęca kolorom. Tak. Każda książka wydana przez to wydawnictwo ma swój signature color. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Ma swój kolor, który wyróżnia tę konkretną publikację i w tym wydaniu jest to taki bardzo przyjemny odcień niebieskiego. Właśnie kojarzący się z taką rysunkową, jak często w kreskówkach na przykład widzimy, falą animowaną wody. Tak, to prawda. Tak, i oczywiście wydanie to nie jest taka minimalistyczna wersja typu okładka jednokolorowa i tylko napisy. Mm-hmm. Nie, nie, nie. Mamy tutaj też fotografię, która jest pięknie wkomponowana w napis, a może na odwrót, napis jest wkomponowany w fotografię. Ale wszystko pasuje. Dokładnie tak, wszystko pasuje i nawet tył książki wygląda bardzo estetycznie. Nie ma tutaj dużo szczegółów, ale jest to bardzo przyjemne na oka i co jest też ważne odnotowania, w tym wydaniu mamy do czynienia, sama rzuć okiem Karolina, z naprawdę dosyć sporą czcionką. Tak, jako ja, która jest ślepa i muszę nosić okulary, to dla mnie to jest idealna czcionka. Tak, ale też szczególnie tutaj duże ułatwienie dla osób starszych. Tak, na przykład. To prawda. Plus też taką książkę szybciej się czyta po prostu. Tak. Nie jest to gruba pozycja.
jeszcze dodać fakt, że jest napisana stosunkowo dużą czcionką. No, myślę, że na jeden wieczór, tak żeby spędzić z tą książką, to wystarczy czasu. Albo dwa. Zależy, jaki kto ma wieczór. A, to też prawda. Niemniej jednak bardzo polecamy tę książkę, Trzecia fala, z wydawnictwa RTCK. I przechodzimy do następnych książek. Dokładnie, książek w liczbie mnogiej, bo teraz powiemy w jednym wątku o kilku książkach. Ale, żeby to miało sens, to wszystkie książki są ze sobą ściśle powiązane tematycznie. Są to książki z wydawnictwa Rafael. Jak pewnie pamiętacie, w zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy też o książkach z tego wydawnictwa, które traktowały o życiu i działalności papieża Polaka. Tym razem mamy dla was zestaw książek, które są poświęcone też tej samej osobie, ale nie jest to papież Jan Paweł II. Tylko jest to cała grupa osób i jest to rodzina Ulmów. Teraz mi się rzuciło w oczy, że dwie książki właśnie o rodzinie Ulmów napisała ta sama autorka, czyli Maria Elżbieta Szulikowska. Pierwsza książka, może wezmę tę, bo mi się rzuca piękna fotografia na okładce w oczy. Tak. Więc najpierw zajmiemy się tą książką. Wiktoria Ulma. Opowieść o miłości. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Każda osoba, która zna bliżej historię tej rodziny, doskonale wie, dlaczego ten cytat z Ewangelii Świętego Jana tak mocno rezonuje z tą właśnie historią, z tymi postaciami. Nie będziemy przybliżać całej historii, ale najważniejszy chyba wątek to każdy zna, jak się skończyła historia rodziny Ulmów. Dokładnie. I o co chodzi. Dokładnie. Jak pisze wydawnictwo, oddajemy w ręce czytelników przepiękną historię życia Wiktorii Ulmy, kobiety, która miała swoje pasje i marzenia. Na co dzień była oddaną swojej rodzinie żoną i matką. Wraz z mężem Józefem podjęli heroiczną decyzję o próbie ocalenia przed śmiercią żydowskiej rodziny. Zapłacili za to niestety życiem, swoim i swoich dzieci. Jednak ich historia nie kończy się i nie zostanie zapomniana. Wiktoria Ulma z rodziną wkracza bowiem w poczet błogosławionych. Trzeba zaznaczyć, że książka napisana jest z niebywałą delikatnością, taką życzliwością i ciepłem przybliżającą właśnie historię błogosławionej rodziny Ulmów. Dokładnie. Ja jeszcze tak tylko dopowiem od siebie. Miałam okazję jakiś czas temu czytać inną książkę z zupełnie innego wydawnictwa i innej autorki, niepowiązaną z rodziną Ulmów. Natomiast ta książka traktowała o życiu kobiet na wsi w XIX i XX wieku, szczególnie na początku. I właśnie była tam przytoczona historia młodej Wiktorii Ulmy, która dopiero się kształtowała. Ja nie będę wam zdradzać szczegółów, natomiast zdecydowanie warto zapoznać się z życiorysem tej wyjątkowej błogosławionej. Ponieważ jest to wyjątkowo barwna postać i przyznam szczerze, byłam trochę zaskoczona, czytając inną książkę, zupełnie niepoświęconą jakiejkolwiek tematyce religijnej, że właśnie tam natknęłam się przypadkiem na fragment życiorysu Wiktorii i mnie on bardzo pozytywnie zaskoczył. Bo jak na tamte czasy i tamte środowisko, była ona osobą niesamowicie wrażliwą, niesamowicie taką pragnącą poszerzać własne horyzonty i iść naprzód, mimo tego, że przyszło jej żyć w takim środowisku, no wiadomo, jakie polska wieś, szczególnie tamta społeczność, miała nastawienie, miała przekonania. Naprawdę niesamowita historia, więc polecam. Myślę, że można by powiedzieć, że Wiktoria Ulma z powodzeniem może być na dzisiejsze czasy taką inspiracją dla współczesnych kobiet. Nie tylko dla kobiet. Myślę, no bo tak. Pewne cechy charakteru, które pokazała nam na przestrzeni lat Wiktoria, myślę, że powinien mieć każdy. Chociażby ta otwartość, pragnienie wiedzy, poszerzania horyzontów, otwierania się na ludzi przede wszystkim, to powinien mieć każdy. Ale nie przedłużając, tak samo ważny jak Wiktoria jest jej mąż, czyli Józef Ulma. Mam przed sobą książkę autorstwa Jerzego Ulmy, czyli podejrzewam, że jest to ktoś z dalszej rodziny. Józef Ulma, opowieść pisana życiem. Co tam na nas czeka w środku?
Tak jak myślałam, autorem jest Jerzy Ulma, czyli bratanek błogosławionego Józefa. Sam właśnie Jerzy Ulma pisze, że miałem około 8 lat, gdy usłyszałem po raz pierwszy o tym, że wujek Józef, jego żona, a moja ciocia Wiktoria i moi kuzyni Stasia, Basia, Władzio, Antoś, Franio, Marysia oraz jeszcze jedno nienarodzone dziecko zostali zamordowani przez Niemców. Mój tata nie mówił zbyt wiele na temat swojego brata Józefa czy jego rodziny. Dziś myślę, że ta cisza miała w sobie coś z tajemnicy świętych obcowania. W tym sensie, że na pewno tata bardziej intensywnie modlił się w tym czasie. Zapraszam wszystkich czytelników na spotkanie z moją rodziną, z której wywodzą się nowi błogosławieni. Pierwsza w historii Kościoła rzymskokatolickiego rodzina w całości wyniesiona na ołtarze, a wśród niej mój nienarodzony kuzyn bądź kuzynka, wyjątkowy bohater przypominający o godności każdego poczętego dziecka. Wspomniałaś o dziecku, któremu niestety nie było dane przyjść na ten świat, ponieważ razem z matką i całą rodziną zostało zamordowane. I jest tutaj w tej książce taka przepiękna historia, scena przytoczona, bardziej słowa, przez które trudno będzie czytelnikom powstrzymać łzy i wzruszenie. Na widok czego? Na widok przepięknej kołyski przygotowanej przez błogosławionego dla maleństwa, które, tak jak wspomniałam, nie zdążyło się urodzić. Cała ta książka jest silnym dowodem na to, że miłość jest tak naprawdę silniejsza niż śmierć, chociaż może się wydawać, że tutaj na ziemi różnie to bywa i że czasem wygrywa jednak strata. Natomiast jest to także opowieść pełna wskazówek dla każdego, kto szuka swojej drogi do szczęścia. Ja jeszcze ponownie się odwołam do książki, którą przeczytałam jakiś czas temu. Tak jak mówiłam, pojawił się tam wątek błogosławionej Wiktorii, ale pojawił się również wątek jej męża i w tej książce z pewnością też znajdziemy fragmenty, które dadzą nam na to dowód. Natomiast Józef Ulma był człowiekiem, który jak na tamte czasy był niesamowicie postępowy. Był innowatorem, który... Nie będę wam zdradzać szczegółów, na czym polegała jego działalność, ale na przykład był fotografem. Bardzo pasjonował się fotografią. I ciekawe. To nie jest jedyny wątek, który może nas bardzo pozytywnie zaskoczyć, ponieważ ponownie odwołam się do realiów wsi w Polsce XX wieku. Polecam serdecznie zajrzeć do tej książki, ponieważ warto i jest to naprawdę niesamowita historia. I pozostajemy jeszcze w tej historii przez krótki moment. Druga z książek Marii Elżbiety Szulikowskiej. Pierwsza książka opowiadała nam o Wiktorii. Druga książka zatytułowana Ulmowie, ikona miłości, świadectwa. Co tutaj na nas czeka w tym wydaniu? Beatyfikacja rodziny Ulmów bez wątpienia na chwilę nas zatrzymała. Nie tylko ze względu na swój religijny wymiar, ale również na ogólnoludzką wartość postawy pełnej miłości. Ich historia nie kończy się jednak w Markowej, bo jak dobrze wiemy, błogosławiona rodzina żyje nadal w sercach i pamięci. I właśnie niniejsza publikacja właśnie to potwierdza. Mamy tam konkretne historie ludzi, którzy obecnie spotkali w swoim życiu Ulmów i za ich wstawiennictwem otrzymali to, o co prosili Boga. Dlatego właśnie i nie tylko warto do tej książki, ale nie tylko do tej książki, do wszystkich książek o rodzinie Ulmów zajrzeć. Bardzo serdecznie wam tę lekturę polecamy, ale chcemy wam polecić nie tylko lekturę. Mamy dzisiaj też coś specjalnego dla was. Myślę, że też szczególnie dla osób na przykład starszych, które mogą mieć już problemy z czytaniem takich zwykłych papierowych wersji. Jest to film Dariusza Walasiuka, Ulmowie, błogosławiona rodzina. Ten film powstawał blisko 20 lat. Gdy rozpoczynały się do niego zdjęcia, niewielu słyszało o rodzinie Ulmów i równie niewielu było zainteresowanych ich niezwykłą historią. Minęło właśnie 20 lat, tak jak mówią nam napisy z tyłu tego wydania. I w ciągu tych 20 lat myślę, że wiele się zmieniło. Teraz o rodzinie Ulmów się mówi znacznie częściej, prawda? To prawda. U nas w radiu na pewno też wielokrotnie słyszeliście, ale wydaje mi się, że wszędzie jest o nich głośno. Otóż to i powinno być jak najgłośniej, ponieważ ta rodzina dała nam, i nie tylko nam, myślę, że kolejnym pokoleniom i pokoleniom, które są za nami też, naprawdę niesamowity, niezrównany z niczym przykład takiej przykładnej miłości do bliźniego. No i mówi również o poświęceniu i bym powiedziała o takim
człowieczeństwie, które jednak wygrywa z tym, złem. I wygrało w czasach, kiedy zło wydaje się, że dominowało, bo były to przecież czasy wojny. Czyli czasy w teorii najgorsze od stuleci, no bo II wojna światowa to był kryzys, który doświadczył nas chyba jak żaden konflikt wcześniej, jeżeli chodzi o Europę. Dokładnie. No i co? Chyba dzisiaj to już na tyle. Nie mamy nic więcej. Tak, dzisiaj się rozgadałyśmy, ale w słusznym celu. W słusznym celu. Jeżeli wy na przykład macie, czytaliście jakieś publikacje dotyczące nie tylko rodziny Ulmów, czy po prostu ogólnie książki, którymi chcielibyście się z nami podzielić, to dajcie nam znać w komentarzu albo napiszcie do nas maila, jak wam wygodniej. My czekamy na wasze sugestie i wasze opinie. A gdybyście chcieli usłyszeć naszą opinię o jakiejś książce, którą chcecie przeczytać, ale nie jesteście pewni, czy warto, to też dajcie nam znać, jaka to książka, co za tytuł, co za autor. Może nam się uda ją zdobyć, przeczytać, powiedzieć kilka słów. I sprawdzić i powiedzieć wam, czy warto sięgać. Także możemy wam pomóc. Z chęcią. Dobrze, Karolino. To w takim razie mogę ci powiedzieć do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Mamy nadzieję, że będziecie czekać zaciekawieni, co tam dla was wymyśliły znowu w tej audycji książkowej. Na pewno tak. Tak. Dlatego żegnamy się z wami. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, papa. Pa. W audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach wydawniczych i o tym, co ciekawego w literaturze. Tu każdy mól książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę po 14 w Radiu Fiat.